Doświadczenie życiowe i samorządowe, a przede wszystkim rozmowy z Wami, mieszkańcy, skłoniły mnie do tego, że zależy Wam na profesjonalnym zarządzaniu gminą Pałecznica. Mam pomysł i strategię na zrównoważony rozwój gminy. Przede wszystkim uważam, że najważniejsze jest likwidacja bezrobocia. Kwestie dotychczasowe, czyli wizerunek zewnętrzny gminy w postaci jej odnowienia, ścieżek rowerowych, altanek, to wszystko jest bardzo ładne, ale nie jest niezbędne i elementarne. W gminie przede wszystkim najważniejsze jest pozyskać środki finansowe, aby stworzyć nowe miejsca pracy, aby ludziom żyło się lepiej. W pierwszej kolejności rozpocząłbym od utworzenia tak zwanych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. W kraju jest znacznie wiele mniejszych gmin, które potrafiły wykorzystać swój atut i zachęcić przedsiębiorców do tego, aby inwestowali w tereny gminne. Osobiście uważam, że gmina ma ku temu instrumenty i powinna to wykorzystywać, a do tej pory to nie było robione. Szanowni Państwo, nie może być tak, że największym pracodawcą w gminie Pałecznica jest Urząd Gminy, a tak jest w tym przypadku. Należy przede wszystkim wesprzeć powstawanie regionalnych producentów rolnych warzyw i owoców i w tym zakresie wspierać ich w promowaniu produktów regionalnych. W grupie można więcej, w pojedynkę jest zawsze trudniej. Działania inwestycyjne gminne do tej pory opierały się na tym, żeby pozyskiwać środki unijne i można powiedzieć je przejadać. Wizerunek zewnętrzny jest wizerunkiem przelotnym, po którym nie zostanie nawet ślad. Natomiast gminne działania powinny zmierzać do tego, aby środki unijne pozostały wykorzystane w taki sposób, aby później one procentowały. Jakie, szanowni Państwo, są moje pomysły? Mianowicie w zakresie organizacji pracy, czyli tego, co jest najprostsze. W pierwszej kolejności obniżenie wynagrodzenia wójta gminy. W sytuacji, kiedy Polakom żyje się nie najlepiej, władza powinna dawać pozytywne przykłady i obniżać swoje wynagrodzenie. Będę również wnioskował o sprzedaż wszystkich samochodów służbowych, które posiada gmina Pałecznica. Ponadto będę chciał wyjaśnić przyczynę długotrwałego najmu od GS-u budynku, w którym aktualnie jest Urząd Gminy Pałecznica. Stworzę w gminie Pałecznica tak zwanego prawnika pierwszego kontaktu. Będzie to osoba, która udzieli porady prawnej, pomoże napisać pismo, wypełnić formularz, czy też uzupełnić wniosek. Sesje Rady Gminy będą się odbywać nie tylko w Urzędzie Gminy, ale w innych budynkach, jak straże, remizy, tak aby społeczność lokalna mogła przyglądać się pracy radnym, których wybrali. Regularne spotkania z sołtysami, ochotniczą strażą pożarną, kołami gospodyń wiejskich i wszystkimi innymi, którzy będą chcieli się spotykać i mieli coś do powiedzenia, co wpłynie na lepszy rozwój gminy Pałecznica. Zadbam o to, aby gmina była przyjazna klientowi, a urzędnicy służyli fachową pomocą. W zakresie edukacji należy podjąć działania na lepsze kształcenie dzieci i młodzieży. Przede wszystkim poprzez dodatkowe zajęcia, a dla młodzieży słabszej poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Nadto wprowadzenie obowiązkowych zajęć spływania w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Wprowadzę ponadto stypendia i nagrody pieniężne bądź rzeczowe dla młodzieży, która odnosi sukcesy w ramach konkursów ponadprzedmiotowych. Ponadto uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie tzw. klas integracyjnych. Wspólne kształcenie dzieci i młodzieży zdrowej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych na pewno wpłynie na lepszy rozwój tolerancji i akceptacji. Zwiększy to również liczbę godzin lekcyjnych, a tym samym będą dodatkowe środki pieniężne na rzecz szkół. Jestem przekonany, że demokracja wymaga zdrowej rywalizacji. Nie może być tak, że mieszkańcy nie mają wyboru, bo startuje tylko urzędujący wójt. Sądzę również, że brak kandydatów nie jest wcale dowodem doskonałości urzędującego włodarza. Jest to raczej dowód na to, że przez 16 lat na tym samym stanowisku można wejść w pewne zależności i układy, które utrudniają nowym kandydatom przełamanie takiego schematu. Moim atutem, szanowni wyborcy, jest to, iż nie jestem z terenu gminy Pałecznicy. Tym samym nie
jestem uwikłany w żadne tak zwane pomoce koleżeńskie. Na rzecz wspólnoty gminnej będą pracować ludzie kompetentni, chętni do pomocy, a nie osoby po tak zwanych znajomościach. Wójt musi być sprawiedliwy, bez wyróżniania kogokolwiek. Głosując na mnie, wybierzecie Państwo dynamicznego wójta gminy Pałecznica, gotowego do podjęcia nowych wyzwań. Życzliwego, starającego się pomóc w sytuacjach, które tego wymagają. Mającego na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i naszej wspólnej gminy. Szanowni wyborcy, już czas na pozytywne zmiany.